Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć kilka słów na temat tego, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, a czego nie zrobiło i jakie to może mieć implikacje, jak chodzi o wybory. To, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dla Polski, dla Polaków, to widzimy, możemy to włączyć na TVP Info i widzimy jakieś tam historie, przekop Mierzei, tam tunel pod Świną i też tysiące innych spraw. To jest, co Prawo i Sprawiedliwość, jak szeroko rozumiana koalicja rządowa, partyjna zrobiła. A czego natomiast nie zrobili? Nie zrobili reformy sądów, nie zrobili reformy służb, nie zrobili jeszcze wiele innych rzeczy. Dlatego przez 8 lat, dlatego moje, tak powiem, sympatie oscylowały od Konfederacji po Solidarno Polskie przez Prawo i Sprawiedliwość. Konfederację skreśliłem jako szurów, bo poza Bosakiem to mam wrażenie, że to są same szury. A Prawo i Sprawiedliwość jednak, jakby nie było, jest to partia, która mimo wszystko pewne rzeczy zaniechała. Jeśli chodzi o sądy, to wiemy, że tutaj główną winę z mojego punktu widzenia ponosi prezydent Duda. Bo to on zawetował te ustawy po rozmowie z Merkel. Nie wiem, czy to akurat Merkel miała zasadniczy wpływ, ale mi się wydaje, że to ona miała zasadniczy wpływ i na Tuska, i na Dudę. Także ani degradacja, powiedzmy, tych bandyckich, tych oficerów w Polsce nie miała miejsca, ani no to może się wiążeć ze służbami, ale w każdym razie chodzi o sądy, to pewnie miała zasadnicze znaczenie. To jest jedna rzecz, której zrobiło, no ale to jest tutaj, Duda byłby silny, znaczy Duda, prezydent, polski rząd i tam powiedzmy premier, prezes Kaczyński nie mieli wystarczającego wpływu, żeby zmienić zdanie Dudy. On jednak z siły zewnętrzne były silniejsze i mamy to, co mamy. Druga sprawa to są sprawy służb. Sprawy służb o tyle są szerokie, że pamiętamy, przynajmniej część Polaków pamięta pacyfikację środowisk kibolskich, środowisk kibiców takich czy innych, pacyfikację marszów niepodległości, no i tego rodzaju historie. W każdym razie to było dokonywane na zlecenie polityczne. Z jednej strony prawo wykonywane przez oficerów, przez szefów służb. Kwestia z tego, że ci oficerowie, ci ludzie nie ponieśli żadnej odpowiedzialności i nie widać po prostu, żeby Prawo i Sprawiedliwość próbowało w ogóle szukać tych ludzi. Tak samo uważam, że nie jest rozliczona zbrodnia jak Popiełuszki, zaniechanie śledztwa w sprawie zabójstwa Lepera i takie inne historie. To jest zaniechanie. Ja mogę się tylko domyślać, skąd to zaniechanie wynika. Mi się wydaje, że wynika z tego, że stare służby mają ogromną władzę, są tak silne, że nawet te służby zreformowane, te nowe, to jest mimo wszystko, to jest bardzo, bardzo słaba, nie tyle opozycja, ale bardzo słaba, słaby część, bardzo słaba część tej całości, jako służb, jako takich. Jednak jak nie było tutaj, może być zawarte, ale to też zawarte, nie jest takie porozumienie jeden do jednego, ale zawarte porozumienie, że my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. To tak jedne służby te nowe, starych i odwrotnie, ale to jest enigmatyczne, ponieważ stare służby, jeżeli w przypadku wygrania wyboru przez Tuska i jego środowisko, tej obecnej opozycji, one wrócą do dawnych swoich praktyk, czyli to tak jak z Leperem, jakieś zabójstwa, jakieś pacyfikacje i to wszystko wróci, bo jednak one są silniejsze i wiedzą, że nie będą rozliczeni z tego. Natomiast te służby, które są po reformie Macierewicza, one się bały robić coś przeciwko prawu, albo obchodzić prawo, albo iść, powiedzmy, na typowe skróty, ponieważ to wszystko byłoby zanotowane, sfilmowane przez stare służby i użyte w trakcie wyborów, jak na przykład teraz, jakie będą miały miejsce 15 października. Także jedne służby się boją, a drugie służby się nie boją. To zasadnicza jest różnica pomiędzy starymi i nowymi służbami. Ale w każdym razie można powiedzieć z całą stanowczością, że obecna władza Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, tej tak zwanej opozycji i tam innych, nie doprowadziła do reformy tych służb, a one mają zasadniczy wpływ nie tylko na
życie, powiedzmy tam polityczne jako takie, ale tak samo na gospodarkę i inne historie. Także to są dwie zasadnicze sprawy, które według mnie nie zostały rozwiązane i które mogą spowodować to, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie pójdzie na wybory, albo może zmienić zdanie, może głosować na jakąś konfederację albo kogoś innego. To jest grzech zaniechania i tutaj nie, jest to nie do wybaczenia. W tej chwili nawet widzą Państwo, że jakieś historie w telewizji takie czy inne w czasie dyskusji są podnoszone, że PiS miał 8 lat, dlaczego tego nie zrobił, a teraz powiedzmy obiecuje i tam tego przed samymi wyborami. No generalnie to mają rację, bo przez 8 lat nic nie zrobili, a przed wyborami obiecują, lamentują, że to miało miejsce, ale wygrali drugi raz wybory i też tak lamentowali i też nic nie zrobili. Z tego wynika, że trzeci raz, jeżeli by Prawo i Sprawiedliwość wygrało po raz trzeci, jest nadzieja, że może się ośmielą, ale to jest tylko nadzieja, bo pewności to nie ma. Także, no, jednak jakby nie było, bliższe jest mi środowisko Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski. Jak Państwu mówiłem, będę głosował na Solidarną Polskę, ale w każdym bądź razie grzech zaniechania może spowodować to, że te wybory nie muszą być wygrane, albo mogą być wygrane taką ilością, tak małą ilością tych posłów w przyszłości, że będzie Prawo i Sprawiedliwość będzie potrzebowała szukania koalicjantów i koalicjantów będzie musiała wyjmować powiedzmy tam z Konfederacji, z innych ugrupowań, a to jak Państwo widzą nie przychodzi łatwo i to śmierdzi takim skandalem, takim czymś takim prymitywnym, takim podłym, żeby tego, ale taka jest polityka, jest to polityka, jest śmierdząca, jest to bagno, ale w tym bagnie jednak jakby nie było, jak ktoś się do tego wybiera, to powinien potrafić tym pływać i potrafić to robić najlepsze, co się da. Kwestia jest tego, że ludzie tacy bardziej wnikliwi, tak jak ja, doszukują się rezultatów, a tych rezultatów poza formą taką gospodarczą, ekonomiczną, to jest taka baza socjalistyczna, to na innych poziomach specjalnie nie ma. To na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Hasta la vista.